Na koniec zostawiłem sobie taką historię, takie nauczanie, do którego zostałem zainspirowany zupełnie przez innego pastora. Ja powiem wam tak, strasznie nie lubię, muszę wam zrobić wyznanie, strasznie nie lubię czytać grubych książek. Taki jest mój umysł. Ja się zawsze uczyłem przez słuchanie. Lubię czytać bardzo cienkie rzeczy. Bardzo lubię historię. Moja babcia była nauczycielką historii, mój dziadek był nauczycielem historii, moja mama była nauczycielką historii, mojej mamy brat był nauczycielem historii. Ja chciałem być nauczycielem historii i rodzice posłali mnie z powodu historii do technikum rolniczego. A dlaczego do technikum rolniczego z powodu historii? Potem mamie mojej wypominałem, bo pamiętam, jak mama kiedyś na lekcji historii mówiła, że w średniowieczu rolnictwo było bardzo słabo rozwinięte, bo najgłupszych do rolnictwa wysyłano. Stąd mi się to przytrafiło. Za to, i powiem wam tak, lubię historię, a nigdy w życiu nie mogłem przeczytać, nie byłem w stanie ani potopu, ani krzyżaków, ani ogniem i mieczem. Za to Pana Tadeusza przeczytałem ponad 20 razy. I moja żona tu się ze mnie śmieje, bo ja mówię, jak mam zły dzień, mam handrę, to przychodzę do domu, włączam sobie płytę z filmem Pan Tadeusz i 2 godziny płaczę. I recytuję. Takie to trochę się przed wami odkrywam. A czasami też lubię czytać nauczania innych ludzi, ale właśnie takie krótkie, bo lubię takie inspiracje, takie punktowe, że coś mi strzeli w głowę, czy tam w serce. I takim będzie to dzisiejsze nauczanie. Mam takiego swojego jednego z ulubionych mówców. Powiem wam, dlaczego go polubiłem. Kiedyś stanął przed swoim kościołem i mówi tak, nie wiem, czy wiecie, ale ja choruję na depresję. Autentycznie, pastor, który chorował, leczył się całe życie na depresję. Mówi, żeby nie prochy, to by się nie stał przed wami. I ujęła mnie jego szczerość, pomyślałem sobie, posłucham go i facet wyjął z mojego serca coś, co ubrał to w słowa. I ja dzisiaj chciałbym się z wami podzielić też myślami, które zrodziły się w moim sercu, ale które też usłyszałem u niego. I to są rzeczy, które są oczywiste, ale myślę mało mówione. Czasami wchodzimy myślę, że wielu z nas przyjechało tutaj z różnych stron. Niektórzy z nas musieli wstać z samego rana, żeby tutaj się znaleźć. Do nas, do naszego budynku przyjeżdżają ludzie z różnych punktów Warszawy. Najdalsza rodzina przyjeżdża około 60 km spoza Warszawy. Czasami jeszcze dalej przyjeżdżają ludzie. Nagle wchodzą do sali i co widzą? No zgromadzenie ludzi. Zastanawiają się, co to jest, a to jest właśnie Kościół. I wiecie, Pan Jezus nie umarł na krzyżu po to, żebyśmy mieli nudne, przewidywalne, bezpieczne, niedzielne nabożeństwa. Nie wiem, czy wiecie. Bardzo mi się podoba, jak twórca kursu Alfa miał takie powiedzenie, dzisiaj byłem na spotkaniu kościoła i wcale nie wyszedłem z niego zdołowany. Bo Jezus nie umarł po to, żebyśmy mieli nudne nabożeństwa, ale wierzymy, że On umarł 2000 lat temu i 2000 lat temu wstał z grobu, prawda? I powiem wam jedno zdanie. Wielu ludzi nie lubi tego zdania. Nawet ktoś mi zwrócił na to uwagę. Po co ja to mówię? Ale chcę to powiedzieć. Ja kocham mój Kościół. Kocham mój Kościół. A i to brzmi dziwnie, gdy ktoś mówi, kocham mój Kościół. Szczególnie, że żyjemy w świecie, gdzie wielu ludzi wcale nie kocha swojego Kościoła. Niektórzy nawet mówią, nie, ja nie kocham mojego Kościoła. Wiecie, jedni nie kochają Kościoła, bo go po pierwsze nie rozumieją. Jeszcze inni nie kochają Kościoła, bo już w jakimś byli. Jeszcze inni dlatego, że zostali zranieni przez Kościół. I myślę, że to dziwnie brzmi dla wielu ludzi wierzących. Dziwnie brzmi w uszach, jak zaczynasz mówić, a ja kocham mój Kościół. A jak często mówisz, że kochasz mój Kościół, to mu ludzie mówią, no to pewnie należysz do jakiejś sekty. Bo generalnie nie myślimy wcale o tym, że Kościół został stworzony do kochania. Ale zobaczcie, nikogo nie dziwi, gdy mówimy, że kochamy inne rzeczy, czasem o dużo mniejszym znaczeniu. Och, jak ja kocham lody pistacjowe. Och, jak ja kocham zimę. Jak ja kocham moją drużynę piłkarską. Jak ja kocham mojego pieska. I kochamy takie rzeczy i wszystko jest okej. Ale z jakiegoś powodu, gdy zaczynamy mówić o tym, że kochamy nasz Kościół, to w uszach ludzi zaczyna brzmieć dziwnie, nie? Mieliście takie doświadczenie? A ja kochałem nasz Kościół, gdy było nas tam zaledwie 80 osób, gdy się spotykaliśmy w sali kinowej. Kochałem ten Kościół, zawsze to mówię ze wzruszeniem, zanim większość w ogóle się dowiedziała, że on istnieje. I powiem wam szczerze, że ja nie kocham naszego Kościoła z powodu rozmiaru,
ale z powodu Zbawiciela, który zmarł 2000 lat temu na krzyżu. A i 3 dni później wstał z grobu i powiedział 120 wierzącym ludziom: idźcie i powiedzcie o tym wszystkim. Mi aż dreszcze przechodzą, jak to mówię. Idźcie i powiedzcie o tym wszystkim. I to sam Pan Jezus zapoczątkował ten ruch, który nazywamy Kościołem. I przez 2000 lat ten ruch się rozwijał. I ja nie stoję tutaj, żeby kłócić się o Kościół, ale stoję tu dlatego, żeby podziwiać Pana Jezusa Chrystusa. Bo wierzę, że jeśli byśmy mniej czasu poświęcali na kłótnie o Kościół, a więcej kochali Pana Jezusa i podziwiali Go, to byśmy bardziej zmienili ten świat. Bo Jezus nie rozpoczął Kościoła po to, byśmy potępiali świat, ale Jezus rozpoczął Kościół, żebyśmy okazali światu współczucie i miłość. I Jezusa celem była zmiana tego świata przez lokalny Kościół. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj żyjemy w czasach, że wielu chrześcijan mówi: ja nie potrzebuję Kościoła, żeby być dobrym chrześcijaninem. I powiem wam, to w sumie jest prawda. Na przykład, jeśli jesteś żonaty, to wcale nie musisz wracać do domu, żeby być żonatym. Ale zagwarantuję ci, że jeśli nie będziesz wracał do domu, to twój związek się szybko rozpadnie. I to jest duchowo niemożliwe, by ktoś mówił, że jest uczniem Chrystusa i nie uczestniczył w jakiś sposób w życiu Kościoła. Nawet jeśli on jest pokrzywiony i zabałaganiony. Wiemy o tym dobrze i ja nie jestem po to, żeby się o takie rzeczy kłócić. Ale mimo wszystko, że Kościół jest zabałaganiony i pokrzywiony, ja ciągle kocham Kościół. Ciągle kocham Kościół. Wiecie, co mnie zadziwia w Kościele? Że zadziwiają mnie ludzie tak różni. Gdyby ktoś chciał stworzyć z nas partię polityczną, nie udałoby się, byśmy się pokłócili. Ale jako Kościół możemy istnieć, bo mamy większe wartości. W rozdziale 9 Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Mateusza, jest historia, kiedy Jezus spotyka się z pewnym człowiekiem i dla mnie ta historia podaje 3 powody, dla których możemy kochać nasz Kościół, dla których wy możecie kochać kościoły, w których jesteście. Po pierwsze, mogę kochać Kościół, dlatego że Jezus przez Kościół daje nam nadzieję. Każdy z nas chyba wie, co to znaczy być w beznadziejnej sytuacji. Bo są nawet tutaj na sali pewnie dzisiaj osoby, które czują się beznadziejnie i bezsilne. Są też osoby, które się dzisiaj czują, że są w dobrym miejscu i to jest świetnie. Ale wiem, że każdy z nas kiedyś w przeszłości miał takie chwile, kiedy czuł się beznadziejnie. Było tak? No bądźmy szczerzy. Takie jest życie. A jeśli jeszcze nie przeżyłeś za wiele w życiu, to jedno wiem, że kiedyś poczujesz się beznadziejnie. A jeśli chcesz poczuć, jak to jest być totalnie bezsilnym, to wystarczy wrócić do domu i włączyć któryś z kanałów z informacjami z dziennika telewizyjnego. Bo na świecie ciągle dzieją się rzeczy, które mają potencjał, żeby zasiać w nas kompletną panikę. Wojny, choroby, kryzysy, kataklizmy, to cała gama takich sytuacji. A ja chcę dzisiaj mówić o tym, że są ludzie, którzy pozornie zmagają się z beznadziejnymi sytuacjami w swoim życiu. Może jesteś uzależniony i próbujesz się od tego oderwać. Może to sytuacja w twoim małżeństwie, może to relacja z dziećmi, z rodzicami, może kłopoty finansowe, a może nawet relacja z Bogiem, w której czujesz się tak, jakbyś nie mógł zbudować z Nim prawdziwej bliskości. To wszystko wydaje się beznadziejne. I chcę wam powiedzieć, ja też byłem w takich sytuacjach. I wiem, jak to jest. Może zmagasz się z lękiem, z niepokojem, z depresją, nie widzisz drogi wyjścia, może już nie masz nadziei, ale jest dobra wiadomość. Jezus wie, jak pomóc ludziom, którzy stracili nadzieję. To jest przepiękne. I posłuchajcie. On sobie już poradził z tym 2000 lat temu. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział od 9 wiersza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego w komorze celnej. Wiecie, w tamtych czasach, pewnie to wiecie, że w tamtych czasach poborcy podatkowi mieli fatalną reputację. Oni byli uważani za złych, fałszywych i robili na tym ogromne jeszcze pieniądze. Nakładali podatek na wszystko, a Mateusz, co najgorsze, był poborcą podatkowym na usługach okupanta.
taki Volksrzymianin. W zasadzie to znaczyło, że odwrócony jesteś plecami od Boga, odwrócony jesteś plecami od Izraela i nie masz dostępu do świątyni. W umyśle Mateusza on sam był bardzo daleki od Boga, także był pewien swojego potępienia. Mateusz znajdował się w jednej z najbardziej beznadziejnych sytuacji życiowych, jakie możemy sobie wyobrazić. Nie wiemy o nim za wiele, nie wiemy, dlaczego został poborcą podatkowym, nie wiemy, czy sam wybrał taki zawód, nie wiemy, czy tak potoczyło się jego życie, wiemy tylko, że był poborcą podatkowym. A bycie w tamtych czasach poborcą podatkowym było tak strasznym zajęciem, że w tamtych czasach były dwie kategorie złych ludzi. Poborcy podatkowi i grzesznicy. Przechlapani ludzie. Nawet prostytutka, mijając poborcę podatkowego, mruczała sobie pod nosem, no ze mną nie jest jeszcze tak źle. Tak to podłe było zajęcie. I posłuchajcie teraz tego. A mimo to Jezus go zobaczył. A mimo to Jezus go zobaczył. Jezus zobaczył beznadziejnego, bezsilnego, cierpiącego człowieka, bo Jezus zawsze dostrzega beznadziejnych, bezsilnych i cierpiących ludzi. Ale ktoś może zapytać, pastorze, skoro on dostrzega takich ludzi, to dlaczego ja bardzo cierpię? I wiecie, ja myślę sobie, że czasami musimy pocierpieć, żebyśmy zrozumieli, że potrzebujemy pomocy. Gdybym ja nie wycierpiał tego wszystkiego, przez co przeszedłem, gdy byłem młody, nie doceniłbym nigdy pomocą, jaką stał się dla mnie Jezus. Posłuchaj tego uważnie. Jeśli dzisiaj cierpisz, jeśli czujesz się beznadziejnie, to Jezus widzi w tym szansę, by objawić się w twoim życiu tak, jak to robił w życiu wielu innych ludzi. Jeśli potrzebujesz dowodu na to, że Jezus dostrzega cierpiących ludzi w ich beznadziejnych sytuacjach, to popatrz na krzyż. Jezus rozumie ból, krzywdę i cierpienie. Jezus wie, jak przez nie przejść i jeśli pójdziemy za Nim, to On wyprowadzi nas z każdej dziury, z każdego więzienia. Przeczytajmy ten wiersz jeszcze raz. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego w komorze celnej. Pozwólcie, że zauważę jeszcze jedną rzecz z tej historii. Każda z cierpiących osób ma swoje imię, ma swoją historię, która liczy się dla Boga. Słyszycie? Każda cierpiąca osoba ma swoje imię i ma swoją historię, która liczy się dla Pana Boga. I Jezus rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. I myślę, że wielu z was czytało tę historię wiele razy i to dla nas wszystkich jest taka oczywistość. Ale ta historia nie jest wcale oczywista. Zobaczcie, Jezus, Boży Syn, doskonały, bez grzechu, podchodzi do beznadziejnego, grzesznego, cierpiącego człowieka, którego społeczeństwo wypchnęło poza nawias i mówi do niego, chcę, żebyś ze mną poszedł i żebyś został moim kumplem. Wiecie, jak niezręcznie musieli poczuć się absolutnie wszyscy dookoła. Chwila, moment, Panie Jezu. On jest poborcą podatkowym. Może byś go sprawdził najpierw na Facebooku. On jest poborcą podatkowym i jeśli pozwolisz mu iść za tobą, to ludzie pomyślą, że pochwalasz to, co robi. Ludzie wyrzucą ciebie ze znajomych na fejsie, przestaną ciebie śledzić na Twitterze. Jezu, to nie jest dobry pomysł. Powinieneś iść i powiedzieć mu, przestań pobierać podatki, a wtedy możesz iść za mną. Jak przestaniesz pobierać podatki, zaczniesz robić te wszystkie właściwe rzeczy i zaczniesz się zachowywać jak należy, to wtedy cię zaakceptuję i będziesz mógł ze mną przebywać. Tymczasem co zrobił Jezus? Podszedł do cierpiącego człowieka i powiedział mu, człowieka w beznadziejnej sytuacji, chodź za mną. Ale Panie Jezu, no co ty? Przecież on jest poborcą podatkowym. A Jezus na to? Ja wiem o tym. Wiecie, Jezus wiedział coś, o czym my jako Kościół już zapomnieliśmy. I myślę, że najwyższy czas, żebyśmy jako Kościół do tego wrócili. Nie chodzi o to, żeby ludzie przestali robić to, co robią, żeby iść za Jezusem. Chodzi o to, żeby przyprowadzić ich w miejsce, gdzie przebywa Jezus,
by mogli się z Nim spotkać, spędzić czas i to Jezus jest tym, który będzie ich zmieniał, aż staną się tym, kim powinni być. Przeczytam to jeszcze raz. Wczoraj o tym mówiłem. Chodzi o to, żeby przyprowadzić ich w miejsce, gdzie przebywa Jezus, by mogli się z Nim spotkać, spędzić z Nim czas i to Jezus jest tym, który będzie ich zmieniał, aż staną się tym, kim powinni być. Jezus mógł podejść do Mateusza i powiedzieć: przestań, dość tego. I mógłby to robić przez całe 3 lata, mógłby rozwijać duszpasterstwo pod hasłem: przestań, skończ tym, wystarczy, dość tego, nie rób tak, chory jesteś okropny, ohydny, wiem co robisz, wiem co robiłeś zeszłej nocy, ty wiesz o czym myślisz, ja wiem o czym myślisz i musisz przestać. I myślę, że niektórzy z nas mogli mieć już nawet takie kościelne doświadczenia. Może nawet byliśmy w takim kościele, gdzie tylko takie rzeczy słyszeliśmy. Przestań, nie rób tego, weź się w garść, zrób to wreszcie. Ale Jezus podszedł do człowieka, który był tak daleko od Boga, jak to tylko możliwe. I zobaczcie, niczego mu nie nakazał. Powiedział tylko jedno zdanie. Chcę, żebyś poszedł za mną. Chcę, żebyś poszedł za mną. I wiecie, my w naszym kościele mówimy, że to jest pierwszy krok. I świętujemy później następne kroki. Pamiętacie, jak wasze dzieci zaczynały chodzić? Ja pamiętam, jak moja córka, wiecie, gdzie moja córka postawiła pierwsze kroki? W Wiśle. W Wiśle w ośrodku wczasowym, bo mieliśmy tak małe mieszkanie, że nie było szansy, żeby postawiła kroku. Wyszła na korytarz i zaczęła iść. I wiecie, co się stało? Zrobiła parę kroków i wiecie, co się stało? Przewróciła się. A ja pamiętam, co wtedy zrobiłem. Chwyciłem ją za ubranko, podniosłem, klapsa w pupę i do końca. Nie chodź, bo i tak nic z tego nie będzie. Tak zrobiłem? Nie. Wziąłem za rękę i mówiłem: próbuj. Zrobiła więcej kroków. I potem jeszcze więcej. I jeszcze więcej. W zasadzie na początku to nawet nie było chodzenia. Ona co chwilę padała na pupę. Ale dla mnie każdy jej krok to był cud. Pamiętacie, jak było z waszymi dziećmi? 2 kroki, a my już normalnie jakby cud największy się wydarzył. I kiedy nasze dziecko robiło ten krok i przewracało się z hukiem na podłogę, to nikt z nas je nie pouczał, nikt nie krzyczał, nikt nie narzekał, jak marnie sobie radzi. Co robiliśmy? Podnosiliśmy nasze dziecko, cieszyliśmy się z tego powodu, że i tak poszło trochę do przodu. A potem pomagaliśmy robić jeszcze więcej kroków. I to właśnie powinien robić Kościół. Chrześcijanie to jest chyba jedyna armia na świecie, która strzela do swoich rannych. A nie do tego jesteśmy powołani. Jeśli ktoś upadnie, zedrze sobie kolana, mamy podejść, podnieść go, pomóc mu otrzepać z ziemi i powiedzieć: spróbuj jeszcze raz. Chodzi o robienie kolejnych kroków. Jezus to wiedział, wezmę tego gościa i jak będzie przebywał w moim towarzystwie wystarczająco długo, to się zmieni. Mamy przecież nawet polskie przysłowie. Kto z kim przestaje, takim się staje. I jeśli taka taktyka była wystarczająco dobra dla Jezusa, to chcę wam powiedzieć objawienie. Ona jest też dobra dla Kościoła. Chcemy, żeby ludzie robili następny krok. Dla niektórych z nas obecnych tutaj może następnym krokiem będzie przyjechanie tutaj za tydzień. Dla niektórych z nas będzie wypełnienie tej lekcji pracy domowej. Dla innych może dołączenie do kursu Alfa czy do jakiegoś innego. Bo Jezus mówi do cierpiących ludzi w beznadziejnej sytuacji i nie prosi ich wcale, żeby przestali robić to, co robią. Mówi: chcę, żebyś przyszedł i przebywał w moim towarzystwie. I wiecie, dlaczego tworzymy Kościół? Bo chcemy, żeby ludzie przebywali w towarzystwie Jezusa. Bo pierwsza rzecz, Jezus przez Kościół daje nam nadzieję. Pamiętam, mówiłem wam o moim przyjacielu Zdzisławie. Pamiętam któregoś dnia w kościele dyskusja, czy on już może grać na perkusji, czy jest wystarczająco święty, żeby w te święte gary walił. Kiedyś tam diabeł mieszkał, nie wiem, czy wiecie, że dawniej w kościele diabeł mieszkał w tym, w centralnym tam. Potem się Kościół nawrócił, wypędził diabła z tamtego miejsca. I pamiętam te dyskusje, czy on może, czy on już jest chrześcijaninem, czy nie jest chrześcijaninem. Te rozważania, czy można go brać do grania, czy nie można, czy jakby nie wiem co. I pamiętam dzień, kiedy staliśmy w kółku na modlitwie przed nabożeństwem i ten mój Zdzichu, stargany już życiem, zmordowany, ze łzami w oczach podniósł głowę i powiedział:
jak ja się cieszę, że ja mogę grać i być tutaj razem z wami. I płakał, bo Kościół go przygarnął. Bo nikt nie czekał, że on się zmieni następnego dnia, tylko ludzie okazali mu cierpliwość. Więc Jezus mówi do cierpiących ludzi w beznadziejnej sytuacji, nie prosi, żeby przestali robić to, co robią, ale chce, żeby przebywali w jego towarzystwie i właśnie dlatego tworzymy Kościół. Po pierwsze Jezus daje nam przez Kościół nadzieję, a po drugie, przez Kościół Jezus daje nam swoje serce. Mówiliśmy dzisiaj na poprzednim wykładzie o tym, że zdarzało się nam być w niezręcznych sytuacjach, prawda? W różnych niezręcznych. Każdy z nas kiedyś był w niezręcznej sytuacji. A kiedyś w jednym z kazań przeczytałem historię, która potem zdarzyła się na naszym nabożeństwie. Ale posłuchajcie tej historii. Jednego z pastorów moich znajomych, on prowadzi kościół, gdzie jego nabożeństwa są transmitowane na żywo przez telewizję. Nawet nie przez internet, tylko prosto przez telewizję. I mają tam u siebie takiego gościa, który zawsze siedzi w pierwszym rzędzie. I czasem kamera robi takie zbiorowe ujęcia na salę. I tego gościa starał się przez lata do kościoła zaprosić jego najlepszy kumpel, żeby przyszedł do niego na nabożeństwo. A on zawsze odmawiał. Przez całe lata ten człowiek go niemalże przed każdą niedzielą prosił, pojedź ze mną na nabożeństwo. A ten człowiek odmawiał. No i pewnego dnia w końcu ten kolega mówi, po już którejś namowie, mówi, dobra, tak mnie już nęka, pojadę na nabożeństwo. Ten mówi do niego, to ja przyjadę do ciebie w niedzielę i cię zabiorę na nabożeństwo. Podjeżdża do niego do domu, człowiek wychodził, ładnie ubrany, w t-shircie, w koszulce z napisem takim, że jest jurnym kogutem seksualnym. I ten mówi, ludzie, co ja mam teraz zrobić? Może po drodze kupię mu koszulkę, dam mu w prezencie. Zaczął się zastanawiać, ale ja miałem taką historię w moim własnym kościele, słuchajcie. I mówi, co ja teraz zrobię? No, wyobraźcie sobie, staracie się wyciągnąć kumpla przez lata na nabożeństwo i w końcu wam się udaje, a on wychodzi do samochodu z takim napisem, nie? Bądźmy szczerzy, większość z nas chyba by powiedziała, może tak byśmy po drodze zahaczyli po sklep, albo jak macie w kościele sklep z pobożnymi napisami, to byście wręczyli mu w koszulkę w prezencie, powiedzieli, a może byś się przebrał, będziesz lepiej wyglądał. No ale on wiedział, pomyślał sobie, no nie możesz w takiej koszulce wejść do kościoła, to jest niezręczne. Ale ten gość, wiecie co zrobił? Wziął tego swojego przyjaciela, wszedł nim do kościoła i posadził go w pierwszym rzędzie naprzeciwko kamer telewizyjnych. I słuchajcie, zaczęło się uwielbienie, a ten gość zaczął skakać i tańczyć. Pastor patrzy i to jest też moje przeżycie. Ja też kiedyś patrzę, a chłopak ma napis na koszulce, nie powiem jaki, nie będę cytował, ale tak się stało. Pastor wpadł w panikę, nie miał pojęcia co zrobić, bo zaraz wiedział, że kamery chwycą tego człowieka, ujmą go i zaraz to pójdzie w świat, w transmisji. I wiecie, co pastor zrobił? Nic nie zrobił. Powiedział kazanie, a na koniec, gdy zaprosił ludzi do oddania życia Jezusowi, ten człowiek wyszedł i oddał życie Jezusowi jako Zbawicielowi. Wiecie, w wielu kościołach, gdy to opowiadam, ludzie klaszczą w ręce. I nie chcę, żebyście klaskali, ale powiem, ludzie klaszczą w ręce, ale pozwólcie, że zapytam was wszystkich. Czy pozwolilibyście tak ubranemu człowiekowi wejść do tego kościoła i posadzilibyście go w pierwszym rzędzie? Najlepiej w pierwszym, żeby z tyłu nie czytali, tak. Ale słuchajcie, w tej historii Jezusa z Mateuszem robi się jeszcze dziwniej. To naprawdę jest dziwna historia. Potem przy stole w domu Mateusza. Wyobraźcie sobie taką scenę. Idzie Jezus, wokół niego jego uczniowie, Piotr, Andrzej, inni i dołącza Mateusz. I w końcu apostołowie pytają Jezusa, Panie, dokąd idziemy? A Jezus pokazuje na Mateusza i mówi, idziemy do niego, idziemy do jego domu. No nie, no Panie Jezu, do jego domu? I sytuacja robi się coraz bardziej niezręczna. Ale czy nie cieszycie się z tego powodu, że Jezusa nigdy nie wystraszyła niezręczność? Zauważyliście? Jezusa nigdy nie wystraszyła niezręczność. Jezus zrezygnował ze swojego osobistego komfortu i my powinniśmy dokładnie robić to samo. I posłuchajcie dalej.
Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i do jego uczniów przyłościło się wielu celników i grzeszników. Wiecie, to wyglądało, jakby zorganizowali imprezę i zaprosili na nią najbardziej popapranych ludzi z całej okolicy. Jezus celowo wszedł w sam środek środowiska, w którym mógł czuć się najbardziej niezręcznie, bo wiedział, i posłuchajcie tego, że to wcale nie chodzi o jego osobiste preferencje i wygodę, aby dotrzeć do ludzi, którzy są jak, ale chodzi o to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy są jak najbardziej daleko od niego. Jezus lubił ludzi, którzy w niczym jego nie przypominali. A ludzie, którzy w niczym jego nie przypominali, lubili z nim być. Wiecie, co było dla mnie największym świadectwem służby jednego z pastorów? Poprosił mnie o udzielenie ślubu, żebym mu ślub udzielił. Przyjechałem do miasta, dużego miasta, w którym był pastorem. Wynajęli kościół ewangelicki, że będzie tam ceremonia ślubu. Parking znalazłem daleko od tego miejsca. Wjeżdżam na parking, wychodzę z samochodu. Stoi kilku zapijaczonych ludzi, takich naprawdę wyglądających źle i pijani, patrzą na mnie i jeden z nich mówi: a pan czasem na ślub pastora Marka? Ja mówię: tak. To wszystko w porządku, niech pan będzie spokojny o mój samochód, o pana samochód. Myślę sobie, super świadectwo o pastorze. Tacy ludzie go znają. No właśnie tacy ludzie powinni go znać. Jeśli my jako Kościół jesteśmy rękami i nogami Jezusa Chrystusa, to musimy mieć chęć siedzieć przy stole z ludźmi, którzy są kompletnie inni niż my. A kiedy już stąd wyjdą, powinni nas lubić, a to znaczy, że my powinniśmy polubić niewygodę. I jeśli jesteś tutaj nowy, to możesz czuć się na początku niezręcznie. Jakieś śpiewanie, podnoszenie rąk, modlenie. Ale wiesz co, jeśli mimo to wracasz, przychodzisz co tydzień, przebywasz w tym środowisku, to jest duchowo niemożliwe, żebyś pozostał taki sam. Jezus w końcu ciebie zmieni. Przekształci ciebie w nową osobę i zanim się obejrzysz, przestaniesz się dziwić, co ci ludzie robią wokoło, a zobaczysz, że robisz dokładnie to samo. Kiedyś ktoś spoza kościoła przyszedł na jedno z naszych nabożeństw zapytał pastora, czemu to wszyscy ludzie muczą podczas kazania, bo w tym kościele był taki zwyczaj, że jak pastor mówił, coś się podobało, to wiecie, jak to nieraz się reaguje w kościołach. I pastor powiedział, no w sumie nie wiem, dlaczego muczą, chociaż cieszę się, że nie szczekają. Ja powiem tylko tak. Ja chciałbym budować taki kościół, w którym każdy nowy, kto przyjdzie przez te drzwi, powie tak. Podoba mi się tutaj. Podoba mi się tutaj. I powiem wam tak. My jako kościół zawsze będziemy robić to, co w naszej mocy, żeby dotrzeć do ludzi, którzy są daleko od Boga. A wiecie dlaczego? Bo chcemy mieć serce dla ludzi tak samo, jak Jezus miał serce dla tych, którzy byli daleko od Niego. A Jezus miał serce dla takich ludzi. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Wiecie, religijni ludzie nigdy nie rozumieli, nie rozumieją i nie będą rozumieć planu Jezusa. Faryzeusze mieli system oparty na kilku zasadach. To jest to, w co wierzymy, w ten sposób się zachowujemy. Jeśli wierzysz w to, co my wierzymy, postępujesz tak, jak my postępujemy, to możesz do nas należeć. Ale dopóki nie będziesz wierzył w to, co my wierzymy, zachowywał się tak, jak my, to nie ma dla ciebie wśród nas miejsca. I zapamiętaj sobie jedno. To nigdy nie będzie sposób postępowania naszego Kościoła. Prawda? Nie będziemy tak działać jako Kościół. To by było okropne. Jeśli jesteś tu nowy, jesteś na początku swojej drogi, masz kłopoty z uwierzeniem w niektóre rzeczy, które są napisane w Biblii, to naprawdę nie jest problem. To jest okej. Jeśli nie rozumiesz niektórych rzeczy, które są tam napisane, to ja na przykład czytam Biblię ponad 20 lat, czy nawet więcej, 30. Dalej wielu rzeczy nie rozumiem. Nie pytajcie mnie o szaty w objawieniu świętego Jana, o trąby, o te wszystkie rzeczy. Nie do końca tego wszystkiego rozumiem. Nie o to do końca chodzi. Nie martw się, że nie rozumiesz. Bo człowiek o imieniu Jezus umarł na krzyżu, wstał z grobu, powiedział grupie ludzi, idźcie i opowiedzcie o tym wszystkim i w zasadzie to jest powód, dla którego tutaj jesteśmy. To jest powód, dla którego tutaj jesteśmy.
Wiecie, religijni ludzie w tej historii z Mateuszem stali na zewnątrz. Patrzyli na Jezusa i zupełnie nie rozumieli tego, co On robił. A Jezus miał serce dla ludzi, którzy byli daleko od Niego. Bo wiedział, że jeśli zgromadzi tych ludzi w swoim otoczeniu i pozwoli im przebywać ze sobą jakiś czas, to oni się zmienią. Ale to przecież poborcy podatkowi, grzesznicy, prostytutki. Tak? Ale Jezus chce mieć ich wokół siebie, bo to duchowo niemożliwe, by spotkać Jezusa, przebywać z Nim dłuższy czas i pozostać takim samym. My jako Kościół każdej niedzieli umawiamy ludzi na randki z Jezusem, bo w końcu się w Nim zakochają. Gdy Go poznasz, nie będziesz w stanie Mu się oprzeć. I mówię to dlatego, że mamy serce dla ludzi, którzy są daleko od Boga. I gdy wchodzisz do takiego budynku, nieważne jak jesteś poraniony, jak beznadziejnej sytuacji się znajdujesz, my zawsze chcemy, żeby ludzie spotkali Jezusa. Jeśli kiedyś zostałeś zraniony przez Kościół, to też to rozumiemy, bo nie ma idealnego Kościoła. Niektórzy ludzie mówią, że Kościół to banda hipokrytów. Ja sobie myślę tak, że to nie powinno nikogo odstraszyć, to nawet powinno sprawić, że będziemy się czuć jak u siebie w domu. Bo prędzej czy później sami się orientujemy, że jesteśmy hipokrytami, którego potępiamy, których sami potępiamy i potrzebujemy łaski Pana Boga w naszym życiu. Ja chcę, żeby nasz Kościół miał serce dla ludzi, którzy są daleko od Boga. Dwie rzeczy, o których już mówiliśmy. Po pierwsze, Jezus przez Kościół daje nadzieję. Po drugie, Jezus przez Kościół daje nam swoje serce. I trzecia, ostatnia rzecz. Jezus przez Kościół ma dla nas uzdrowienie. Wiecie, ja wierzę, że Jezus przez Kościół daje uzdrowienie. Uzdrowienie zaczyna się w chwili, gdy ktoś się przyznaje, że ma problem. I jeśli jesteś tutaj dziś i cierpisz, to może nie zostałeś uzdrowiony do tej pory dlatego, bo się nigdy nie przyznałeś do tego, że masz problem. Jedną z rzeczy, o których ktoś czasem tobie o naszym Kościele uprzejmie doniesie, to to, że nie konfrontujemy ludzi z grzechem. Wiecie, to właśnie z pastorem waszym rozmawiałem. Jednym z zarzutów dla naszego Kościoła, jak zaczęliśmy rosnąć, no to zarzut, że nam chodzi tylko o liczby, żeby się porównywać z innymi, to najpoważniejszy zarzut, który słyszałem, to to, że my nie głosimy pokuty i zmiękczamy Ewangelię. Dostawałem nawet anonimy w tej sprawie i przeróżne dziwaczne rzeczy. Nie głoszą, oni tutaj nie głoszą pokuty. No i pomyśleliśmy sobie, dobra, no będziemy używać słowa pokuta. I mówiliśmy ludziom, pokutujcie. Co dla przeciętnego człowieka w tym kraju znaczy pokutować? Znaczy to pójść do kościoła, wyspowiadać się i odmówić kilka modlitw, które Pan Jezus powie. I ksiądz powie, żeby odmówili, prawda? Przeciętne zrozumienie pokuty w tym kraju na tym polega, prawda? Polega na tym zmówić kilka rzeczy zadanych przez księdza. Albo zrobić parę rzeczy, które ksiądz mi kazał. I byliśmy potępiani za to, że nie używamy słowa pokuta, ale za to mówiliśmy o tym, że Jezus chce ciebie zmienić. I któregoś razu już, gdy już byłem tak trochę, powiem wam, przybity tą sytuacją, że tak się o nas mówi, zadałem Kościołowi pytanie, kto z was tu w tym naszym Kościele został podczas spotkania przekonany o grzechu, niech podniesie ręce. Cała sala podniosła ręce. Ktoś z was został przekonany, że ma się odwrócić od tego. Cała sala podniosła ręce. I to jest właśnie pokuta. Ja nie muszę używać słowa pokuta, ale wiecie, kto sprawia atmosferę pokuty wśród nas? Duch Święty. Duch Święty. Ludzie tylko się muszą znaleźć w tej atmosferze Bożej obecności. Czasami słyszałem, że jeśli nie będziemy mówić o grzechu i o tym, jak Bóg wyśle ich do piekła, to się nie zmieni. Nie zmienią. A Jezus mówił tak. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Jezus mówi, przebywam z tymi ludźmi, ponieważ są chorzy. I zastanówmy się nad tym przez chwilę. Jezus właśnie powiedział, może to nam umknęło czytając tę historię, Jezus właśnie powiedział publicznie, że ludzie, którzy są z Nim przy stole, są chorzy. Nazwał problem.
Wyobraźcie sobie, Mateusz siedzi przy tym stole, a Jezus mówi: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale chorzy, i wskazują na tych, którzy siedzą przy stole. A Mateusz na to: chwila, moment, siedzisz w moim domu, jesz moje jedzenie, pijesz moje wino i nazywasz mnie chorym? I mówisz, że jeszcze chorzy, to ci, moi przyjaciele, to są chorzy? Ale wiecie co? Nie wiem, czy zauważyliście, że Mateusz nie poczuł się urażony. Zauważyliście to? On się nie poczuł urażony na Jezusa. Wiecie dlaczego? Dlaczego się nie poczuł urażony przez Jezusa? Bo miał Jezus z nim relację. Bo Jezus miał z nim relację. Wiecie, ludzie Kościoła zawsze mieli tendencję do tego, żeby iść i wytykać ludziom ich błędy, nie znając kompletnie ich historii życiowej. Powiem wam historię z mojego życia. Któregoś razu spotkałem chłopaka na ulicy i zaczynam mu mówić Ewangelię. I z jednej strony, i z drugiej, i z trzeciej, i wtykam mu to wszystko. I nic. Odszedłem od niego zły i zdenerwowany. I w tym momencie, gdy od niego odszedłem, spotkałem człowieka z Kościoła i on mówi: o, widziałem, że rozmawiałeś tu z Iksińskim na ulicy. Ja tam beznadziejny przypadek, już mówię mu Ewangelię, a on w ogóle nie chce słuchać. I ten chłopak z Kościoła mówi do mnie: wiesz, gdy był małym chłopakiem, ojciec ich zostawił, został sam z matką. Matka zapadła na chorobę psychiczną, wychowywała go niezrównoważona babka. No miał ciężkie życie. Ja sobie myślałem: ale głupim jesteś człowiekiem. O sobie pomyślałem tak. Nie wysłuchałeś historii człowieka, nie miałeś z nim relacji, nie wiesz o jego życiu nic, a próbujesz mu wcisnąć Ewangelię. Próbujesz bez relacji mu wcisnąć Ewangelię. Nie wiemy, w jakim są punkcie życia, nie wiemy, przez co przeszli, nie znamy ich zranień, siniaków, bólów, a Jezus wiedział o tym wszystkim. Jezus nawiązał relację z Mateuszem, siedział z nim za stołem i wtedy powiedział do niego: słuchaj, człowieku, jesteś chory. I wiecie co? Jeśli ktoś z nas jest tutaj chory na tej sali, to dobrze o tym wie. Ustawiamy sobie poprzeczkę w życiu i nie jesteśmy w stanie do niej doskoczyć. Zabraniamy czegoś swoim dzieciom, a potem sami idziemy i to robimy. Wiemy, że jesteśmy chorzy i wpadamy w te same dziury, w te same schematy. I jeśli dzisiaj tutaj jesteś i nie znasz Jezusa, to wiesz, że jesteś zraniony, połamany i chory. I ja od czasu do czasu w naszym kościele słyszę właśnie ludzi, którzy mówią: wy nie konfrontujecie się z grzechem, ludzie na waszych nabożeństwach nie są przekonywani o grzechu. I wtedy właśnie zrobiłem takie wyzwanie: podnieście ręce, którzy zostaliście przekonani. Był las rąk. I takich historii mogę opowiadać tysiące. Bo wiecie, bo ja chcę kościoła, w którym będę słuchał historii złamanych ludzi, którzy spotkali Jezusa i Jezus ich zmienił. Religijni ludzie nigdy tego nie rozumieli. Religijni ludzie to była jedyna grupa, która nigdy nie poszła za Jezusem. A ja im bardziej jestem świadomy pracy, jaką Jezus ma wciąż do wykonania we mnie, tym mniej krytycznie patrzę na pracę, jaką wydaje mi się, że ma do wykonania w życiu innych ludzi. Słyszycie to zdanie? Bo nikt z nas na tej sali, na czele ze mną, nie jest jeszcze w miejscu, w którym powinien być duchowo. Ale tak długo, jak wykonujemy kolejne kroki, kolejne i upadamy i mamy obok siebie ludzi, którzy nam pomagają powstać, otrzepać się skórzy i robimy kolejny krok, tak długo, jak żyjemy w otoczeniu Jezusa, On będzie nas zmieniał, nasze wspólnoty, nasz kraj, nasz świat. Dlatego ten ruch musi się od nas zacząć. A potem Jezus mówi coś w tej historii, co chyba jest najbardziej obraźliwą rzecz, jaką mógł powiedzieć do tej grupy. Idźcie i starajcie się zrozumieć. To już jest szczyt obrazy. Wszystko, czym zajmowali się faryzeusze, polegało na rozumieniu. Oni uczyli się Starego Testamentu na pamięć. A Jezus mówi do nich: czytacie Biblię, a nic z niej nie rozumiecie. Idźcie, starajcie się zrozumieć. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeśli Kościół nie ma przy swoim stole ludzi, których serca są złamane, poranione i daleko od Boga, to nie działa według planu, który realizował Jezus Chrystus. Kościół nigdy nie powinien stać się idealnym miejscem pełnym idealnych ludzi bez problemów. Ja kocham nasz Kościół, bo jest pełen połamanych ludzi, którzy byli cierpiący, tkwi
tkwili w beznadziejnej sytuacji, ale spotkali lekarza Jezusa, który ich odnowił i którzy chodzą z Nim do dziś. I wiecie, i nie zatrzymamy się. Nie zatrzymamy się, gdy będzie nas 2000 ludzi, nie zatrzymamy się, gdy będzie 3000 ludzi. I wiecie, niektórzy z ludzi do mnie mówią jeszcze jedną rzecz. Mówią tak, ja nie wiem, czy ja powinienem chodzić do tej społeczności chrześcijańskiej północ, bo tam jest za dużo ludzi. Wiecie, ja to rozumiem. Ale to, co powiem, może będzie bolesne, nawet oskarżycielskie, ale to powiem. Jeśli jesteś w centrum swojego uwielbienia, to nie chcesz być w środowisku, które choć na chwilę odwraca swoją uwagę od ciebie. Może się teraz na sali zrobiło nieswojo, ale chcę, żebyśmy zrozumieli wszyscy, co może kryć się za słowami, że w kościele jest za dużo ludzi. Może się kryć, choć nieświadomie, coś w stylu wolę, żeby wszyscy mnie znali, niż żeby znali Jezusa. I kiedy mówisz za dużo ludzi, to może mówisz w szkółce niedzielnej jest za dużo dzieci uczy się o Jezusie na ich poziomie, za dużo dzieci się dobrze bawi, za dużo dzieci ma frajdę w kościele. Wiecie, co mnie dzisiaj cieszyło? Łzy mi leciały, jak patrzyłem na wasze dzieci tu z brzegu. Upatrzyłem sobie jednego chłopaka, blondyn taki krótko obcięty, miał nogi, spodnie podciągnięte, także miał gołe nogi. Mówię sobie, lider tu będzie normalnie, będzie zarządzał tym kościołem niedługo. Wiecie, dzieci są teraźniejszością kościoła, no nie są przyszłością. Za dużo dzieci. A kiedyś jeden chłopiec od nas ze szkoły niedzielnej powiedział tak, lubię niedzielę, bo mogę przyjść na spotkanie kościoła. I to jest coś złego, że chcemy mieć dużo ludzi w kościele? Że chcemy mieć dużo nastolatków, którzy mają coś, czego my nie mieliśmy w ich wieku? Którzy nie uzależniają się od narkotyków? Ktoś może pomyśleć, no ja nie lubię kościoła, bo tutaj za dużo nastolatków jest. Głupie, nie? Albo za dużo ludzi znalazło uzdrowienie. A ja kocham mój kościół. I myślę sobie, że kiedy dobijemy, mam taką nadzieję, do 3000 ludzi, to nie poprzestaniemy na tym. A wiecie dlaczego? Bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I powiem wam, że jest rzecz, może to nauczanie wam się wydało nudne. Trzy rzeczy, które Bóg daje przez Kościół. Nadzieję, serce, okazuje miłość. Ale powiem wam, co ja przeżywam w każde Boże Narodzenie. I tym zakończę, bo myślę, że to będzie dobry moment na zakończenie. W każde Boże Narodzenie przeżywam jedną historię. Co zrobił Pan Jezus, żeby mógł się narodzić tutaj na ziemi? List do Filipian. Wyparł się kogo? Samego siebie. Inaczej mówiąc, odłożył swoją boskość. Tamten tekst dalej mówi. Chociaż był w postaci jakiej? Bożej. Nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, i stał się z natury kim? Człowiekiem. A czy znacie ten fragment, który mówi, że przyszedł w postaci grzesznego ciała? Znacie taki fragment w Biblii? Poszukajcie go. Jest taki fragment, który mówi, że Jezus przyszedł w postaci grzesznego ciała po to, żeby nas grzesznych zbawić. I ja, co Boże Narodzenie, zadaję sobie pytanie dotyczące mnie osobiście i mojego Kościoła. Z jakich świętości mam się rozebrać i jakie w cudzysłowie grzeszności mam przywdziać na siebie, żeby dotrzeć do ludzi, którzy go nie znają. A my w Kościele uświęciliśmy tyle miejsc, które ze świętością nie mają nic wspólnego, tylko mają z naszym myśleniem, z naszą tradycją i nie chcemy tych świętości zewlec z siebie. Ale gdybyśmy je z siebie zwlekli, więcej ludzi, którzy nie znają Chrystusa, by tutaj było. Świętość ma być czymś, co ludzi przyciąga, a nie czymś, co ludzi odstrasza. Prawdziwa świętość ludzi nie odstrasza, bo prawdziwa świętość przejawia się w miłości do ludzi, którzy są w potrzebie, a nie w stawianiu im barier, które sprawiają, że oni tu nie przyjdą. Ja już mam dosyć dyskusji, czy może być w grupie uwielbienia ktoś niewierzący, czy mało wierzący. Dlaczego mam dosyć?
Bo jeśli Pan Bóg mi objawi, że to jest jedyna metoda, żeby on trafił do kościoła, to ja go zaproszę po to, żeby zagrał na grzesznej perkusji. I opowiem wam historię z naszego kościoła. Wiem, można się z tym nie zgodzić. Ja uczestniczę w tych dyskusjach 30 lat i szanuję zdanie innych ludzi w tej kwestii. Opowiem wam historię z naszego kościoła już na zakończenie. Wiecie, jak pastor mówi, że już kończę, to 20 minut ląduje. Przyjaźnię się z jedną polską, bardzo znaną piosenkarką. Jakoś tak się złożyło, się zaprzyjaźniliśmy. Nigdy nie chciała przyjść do nas do kościoła, nigdy. Ale ja bywałem u niej w domu z moją żoną, na imprezach różnych, w różnych sytuacjach. I ona nas polubiła po prostu. I któregoś razu moje marzenie było takie, Boże, chciałbym, żeby ona kiedyś przyszła do nas na nabożeństwo. Ale jak to zrobić? No nie, zapraszałem ją tyle razy, nie przychodziła. I któregoś razu, jak już byłem z nią w relacji, polubiła nas i zapraszaliśmy się. Oni do nas do domu przychodzili, my do nich, zaprzyjaźniliśmy się. Powiedziałem jej, słuchaj, wiesz co, mam kazanie i po tym kazaniu marzy mi się, żeby ktoś zaśpiewał taki stary, mój ulubiony chrześcijański hymn. Ale wiesz, u nas w kościele już się tych hymnów nie śpiewa i do tego trzeba mieć dobry głos, a to jest jeden z najlepszych głosów polskich, ta kobieta. I mówię, wiesz, czy mogłabyś przyjść, żeby po kazaniu zaśpiewać dla mnie ten hymn? I ona mówi do mnie, pomyślałem sobie tak, że jak będzie go przygotowywała, to będzie musiała czytać słowa, nie? To tam były słowa z Pisma Świętego, to może doświadczy poruszenia. No i zacząłem z nią rozmawiać, ona mówi, dobra, zrobię to dla ciebie. Przyjdę i zaśpiewam. Ale pomyślałem sobie, no wiecie, jaki był mój problem? Co pomyślą święci w kościele? Na świętej scenie, uświęconej naszą obecnością i uwielbieniem, będziesz stawał grzeszna osoba i śpiewała święte pieśni. Obraza. Więc sobie pomyślałem, żeby trochę złagodzić atmosferę, pomyślałem sobie, powiedziałem jej, wiesz co, a będzie ci akompaniował nasz wierzący pianista. Nie powiedziałem, że wierzący, nasz pianista. Pomyślałem sobie, wierzący pianista plus ona, to się jakoś zneutralizuje. No mówi, no dobrze, ja powiedziałem, to jest świetny muzyk, zawodowiec, świetnie gra. No okej, mówi, bardzo dobrze. Powiem wam, ludzie mieli z tym problem. Mimo, że my o tym mówimy, żeby nie mieć z tym problemów, ludzie mieli z tym problem. Niektórzy mieli do mnie pretensje. No ale na dwa dni przed niedzielą stała się rzecz tragiczna. Ona zadzwoniła do mnie i powiedziała, nie będę śpiewała z twoim pianistą, tylko przywiozę mojego. Na świętej scenie, uświęconej naszym uwielbieniem, cudowną obecnością Pana, zaśpiewa niewierząca piosenkarka i akomoniować jej będzie niewierzący pianista. Byłem przygnębiony do niedzieli i wiedziałem, co będzie się święcić. Powiem wam, że byłem zaskoczony niektórymi ludźmi, którzy przychodzili z komentarzami. Zaśpiewała, on zagrał, wyjechali z nabożeństwa. Pomyślałem sobie, poproszę ją o telefon do tego pianisty, podziękuję mu. Zadzwoniłem do niego i mówię, słuchaj, bardzo, to taki też znany polski muzyk, słuchaj, bardzo się cieszę, że byłeś, że zagrałeś i chciałem ci za to podziękować. A on do mnie mówi, czy moglibyśmy się jak najszybciej spotkać? Ja mówię, tak, przyjeżdżaj. Przyjechał do mnie do biura i tego dnia modliliśmy się oddanie życia Jezusowi. Na świętej scenie, uświęconej świętymi uwielbiaczami, w obecności świętego Pana Jezusa wystąpiło dwoje grzeszników, z których jeden się nawrócił. Powiem wam, ja ciągle się zastanawiam, jakie świętości musimy zerwać z siebie, które nic wspólnego ze świętością nie mają, by nieświęci ludzie mogli doświadczyć miłości. Prawdziwa świętość, jak już mówiłem, nie odpycha, przygarnia. Religia odpycha. Religia odpycha. Wiecie, co jest najlepszą szczepionką na ukąszenie węża? Odrobina jadu. Wstrzykuje się odrobinę jadu i odrobina jadu, mówiąc kolokwialnie, bo tam jest cały proces, uodparnia człowieka na prawdziwe ukąszenie. Odrobina religijności, która nam została wszczepiona,
uodparnia nas na działanie prawdziwego Boga. Tak to działa. A przez nas uodparnia ludzi na prawdziwego Boga także. Pomyślmy o tym jako Kościół, módlmy się o to. Boże, pokaż nam Twoje serce w stosunku do ludzi, którzy Ciebie nie znają. Wiecie, takich historii mam masę. Ja mógłbym je opowiadać, bo ja powiem, namiętnie takie historie opowiadam. Kiedy angażowaliśmy ludzi, którzy byli spoza Kościoła, a oni przychodzili do nas i mówili, nie wiem, co się tutaj dzieje, ale moje serce jest zmienione. Ja niczego jeszcze nie rozumiem, ale moje serce jest zmienione. Stwarzajmy atmosferę, żeby ludzie chcieli być w atmosferze Bożej obecności, bo przez Kościół Jezus daje nam swoje serce, Jezus daje nam nadzieję i przez Kościół Jezus przynosi uzdrowienie. Ale jeśli my nie zwleczemy swoich świętości, oni tu nie przyjdą. Bo powiedzą, to jest za święte miejsce. Wiecie, ja wychowałem się, byłem w kościele, gdzie lider główny mówił mi, ty nie możesz być pastorem, który mówi, że ma problemy w życiu, ty nie możesz być pastorem, który mówi, że czegoś w Biblii nie rozumie, ty nie możesz być pastorem, który mówi, że walczy ze słabościami, ty musisz wszystko rozumieć, w niczym nie upadać i nie mieć słabości. I wiecie, co zrobiłem? Odszedłem z takiego kościoła. Nie byłem w stanie wytrzymać. Dlatego, że ja znam swoje słabości. Mój grzech zawsze jest przede mną. I im bardziej rozumiem swoje słabości, tym bardziej kocham ludzi i jestem dla nich bardziej wyrozumiały. Im bardziej rozumiem swoje słabości, tym bardziej rozumiem miłość Pana Jezusa. I wiem, że On nie chce, żebym pozostał w swoich słabościach. Czasami mówimy, że Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. To nie jest prawda. Bóg kocha nas pomimo tego, że takimi jesteśmy. Ale nie chce, żebyśmy takimi zostali. A gdy zaczynamy przebywać w Jego obecności, to wszystko zaczyna się zmieniać. Dlatego to, do czego chcę was zachęcić, mówię, może to było najnudniejsze to, co dzisiaj mówiłem. Chcę was zachęcić do takiego myślenia i siebie też. Co muszę z siebie zewlec? Co tak naprawdę nie jest świętością, tylko barierą dla ludzi? By mogli usłyszeć o Panu Jezusie. Mogę jeszcze jedną historię? Okej. Okay. Wiecie, zaprzyjaźniłem się kiedyś, nie będę używał nazwisk, nie będę używał, ale ja lubię politykę. To od dziecka. Ja byłem aresztowany w czasie stanu wojennego za działalność polityczną. Wysałem to, nie powiem z lekiem mamy, tylko to mój dziadek mnie tak wychował. W czasie wojny siedział, po wojnie siedział regularnie za swoje przekonania. Angażowałem się w różne rzeczy, miałem sam z tego powodu problemy. I któregoś razu zacząłem się modlić do Boga, Boże, daj mi relację z władzą, z rządem. Zacząłem się modlić i ku mojemu zdziwieniu Bóg zaczął budować moje relacje z ludźmi, którzy byli z opcji, która była mi najbardziej obca. Nie zdradzę wam, jaka to opcja. Najbardziej obca dla mnie, ja tego koloru czerwonego nie lubiłem, ale nie zdradzę, jaka to opcja. Zaprzyjaźniłem się z przywództwem tej partii. Wówczas oni byli u władzy i wiceszefowa tej partii mówi do mnie, panie Krzysztofie, chciałabym, żeby pan wziął udział w takim spotkaniu rządowym na temat tolerancji. I czy mógłby pan wziąć w czymś takim udział? Mówię, no pewnie, że mogę wziąć udział w takim spotkaniu. Zacząłem się więc o to modlić i wyobraźcie sobie, ja się na to zgodziłem, ale tak naprawdę nie wiedziałem, na co się zgodziłem. Przyszedł piątek wieczór, w sobotę było to spotkanie. Ja czytam Gazetę Wyborczą i czytam w Gazecie Wyborczej, że ja nie będę na spotkaniu rządowym, tylko będę na kongresie tejże partii, że temat jest tolerancja i będzie przemawiał szef gejów polskich, nie powiem nazwiska, był prezydentem jednego miasta, pani posłanka, nie powiem nazwiska, ona znów sprawy aborcyjne i jakieś tam inne, i jakiś doktor filozofii i pastor Krzysztof Zaremba. Wiecie, jaka pierwsza moja myśl była? Co święci powiedzą? Gdybyście tego nie nagrywali, to bym powiedział, niektórzy powiedzą, z pedałami się zadaje. Nie używajcie w ogóle takich słów i zaraz powiem wam dlaczego. Bo to są ludzie, którzy mają złamane serca, potrzebują
miłości, a jak my używamy takiego języka, to im komunikujemy, że u nas nie ma miejsca dla nich. Są trzy powody, dla których homoseksualiści powinni być w waszym kościele. Po pierwsze, dlatego, że tu doświadczą prawdziwej miłości. Po drugie, dlatego, że usłyszą, że to nie jest norma. I po trzecie, że gdy będziemy ich podnosić, będziemy ich wspierać na drodze ich powrotu do normalnego życia, a gdy upadną, nie będziemy ich potępiać, tylko będziemy ich podnosić. To wszystko na ten temat. W każdym razie przeczytałem to w gazecie, byłem przerażony. Dzwonię do mojego pastora, mówię, co mam zrobić? A on mówi, zwiastuj bracie. Dzwonię do mojego przyjaciela, pastora adwentystycznego, a on mówi, słuchaj, wykorzystaj sytuację. Wiecie, ale taka pierwsza myśl, że bałem się tego, co święci pomyślą, jest przerażająca. Zacząłem się modlić. Mówię, Boże, co ja mam powiedzieć? Mówię, Boże, co mam powiedzieć? To spotkanie na temat tolerancji już sobie wyobrażam, co tam będzie. Po składzie ludzi, którzy będą przemawiać. Więc zacząłem się modlić i mówię, Panie, powiedz mi, co mam powiedzieć? I Bóg do mnie mówi, przeczytaj definicję tolerancji w słowniku. Może możecie sobie to wyobrazić? Bóg do mnie mówi, przeczytaj definicję tolerancji w słowniku. W encyklopedii. Otworzyłem encyklopedię i czytam. Tolerancja to jest dopuszczalne odchylenie od normy. Dopuszczalne odchylenie od normy. Jestem w domu. Jeśli tolerancja to jest dopuszczalne odchylenie od normy, to o czym ja będę mówił? O normie. Na kongresie tejże partii przed 300 delegatami powiedziałem o normie, jaką jest Jezus Chrystus. Powiedziałem im, że dzisiaj szukacie poparcia, odchylając się od normy, myśląc, że to poparcie zdobędziecie, a przyjdzie na was tragedia. Upadniecie. I tak się stało. Nie zdradzę, jaka to partia, dzisiaj nie ma ich w Sejmie. Ale miałem okazję powiedzieć, wyobrażacie sobie na kongresie tej partii, żeby powiedzieć Ewangelię? Nikomu się to nie przytrafiło. Mnie się przytrafiło. Bo zbudowałem relacje. Bo w końcu przełamałem swoje myślenie, a niech święci sobie mówią to, co chcą mówić, a ja będę zwiastował Boże Słowo. Nieważne, co o mnie pomyślą, ja powiem tam Ewangelię. A najfajniejsze było to, że to, co powiedziane było przez każdego mówcę, zostało rozesłane drogą mailową do wszystkich członków tej partii. To chyba była moja największa ewangelizacja. Czy ktoś się nawrócił? Nie wiem. Ale Słowo Boże zostało ogłoszone. Mam ochotę wam powiedzieć jeszcze jedną historię, ale to już będzie przeciągnięcie. Ale tu wam opowiem, trudno. Ostatnia, normalnie już nie mówię więcej. Jak mówiłem wam, zostałem w czasie stanu wojennego, zostałem zatrzymany za działalność podziemną. No, było straszne przeżycie, a kilka lat później się po tym nawróciłem. I też już byłem pastorem, przeprowadziłem się do Warszawy i modliłem się też, Boże, daj mi relacje z władzą. I zadzwonił do mnie mój wujek. Mówi, słuchaj, mój kolega jest burmistrzem tej dzielnicy, w którym ty mieszkasz. To jest jego nazwisko, odwiedź go w biurze. Więc pojechałem do biura, dowiedziałem się, że jest taki burmistrz. Wszedłem do jego sekretariatu i mówię do sekretarki, czy mógłbym rozmawiać z panem burmistrzem. Tak z marszu prosto. Ona patrzy na mnie, no proszę bardzo. Otwieram drzwi do jego gabinetu, siedzi człowiek. Mówię, dzień dobry panie burmistrzu, czy mógłbym z panem porozmawiać? On patrzy na mnie i mówię, niech pan wejdzie. Mówię, przesyłam pozdrowienia od mojego wujka. Powiedziałem imię, nazwisko. A, to się ucieszył, posadził mnie, zaczęliśmy rozmawiać. I słuchajcie, piłem z człowiekiem kawę 2 lata. Autentycznie. 2 lata piłem z nim kawę. Rozmawialiśmy. On mi powiedział, jak już się trochę bardziej poznaliśmy, a zapraszał mnie na wszystkie swoje uroczystości, na urodziny, imieniny, imprezy. To były przeróżne imprezy. Rozmawialiśmy dużo. Powiedział mi tak, jestem ateistą, jestem niewierzącym człowiekiem. To była pierwsza jego komunikat, jak już się głębiej poznaliśmy. Później, po paru latach spotkań, on powiedział mi, wiesz, żałuję, że swoją córkę wychowałem w ateizmie. Po kilku latach mój przyjaciel mówi do mnie tak, Krzysiek, nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale kiedy ty byłeś zatrzymany przez bezpiekę, to on wtedy był szefem bezpieki w twoim województwie i on wydał rozkaz twojego zatrzymania. Jestem już człowiekiem w przyjaźni. Zacząłem to badać, okazało się to prawda. Gość musiał wydać
zgodę podpisać rozkaz mojego zatrzymania. I któregoś razu siedząc z nim, rozmawiając, chyba to już było 2 lata czy 3 lata naszej znajomości, mówię do niego, wiesz, bo ja to jestem kombatantem. Mówi, jak to kombatantem? No byłem zatrzymany za działalność podziemną. Ta? A gdzie? Mówi, w Ciechanowie. A w którym roku? W 82. I widzę, jak jego twarz się zmienia. A w jakim miesiącu? Ja mówię, we wrześniu. A on mówi do mnie, o ludzie. To ja wydałem rozkaz. Ja mówię, słuchaj, wiem, już mi doniesiono. I wiecie, zaprzyjaźniłem się z człowiekiem. Zaprosiłem go, znacie takie coś jak labirynt, taka ewangelizacyjna ta? Zaprosiłem go na labirynt, przeszedł przez labirynt, oddał życie Jezusowi. Przyjaźnimy się do dzisiaj. Spotykamy się na święta wielkanocne Bożego Narodzenia w takim ośrodku dla bezdomnych. I niemalże za każdym razem on mówi mi, dziękuję. I mówi, my to wiemy, nie? My to wiemy. I słuchajcie, ja mam taki świadectw masę, ale mówię to o tym dzisiaj dla 3 rzeczy. Jezus przez ciebie i przez twój Kościół chce dać ludziom nadzieję. Jezus przez ciebie i twój Kościół chce objawić swoje serce. I Jezus przez ciebie i przez swój Kościół chce przynieść ludziom uzdrowienie. Trzeba więcej nadziei, serca i uzdrowienia? Nie trzeba. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twój Kościół. I chcemy dzisiaj powiedzieć, kochamy Twój Kościół i kochamy nasze kościoły, z których jesteśmy. I chcemy, żeby prawdą o naszych kościołach było to, że objawiamy nadzieję, Twoje serce i Twoje uzdrowienie. I niech tak się stanie w imieniu Twoim cudownym. Amen. Bardzo Wam dziękuję. Dla mnie to był fantastyczny czas. Nie wiem jak dla Was. Zdradzę jeszcze jedną tajemnicę kaznodziejską. Dziękuję bardzo. Patrzyliście na film Obelix, Asterix i tak dalej? Tam jest Cezar występuje, nie? On miał taką przypadłość, że lubił słuchać swojego głosu. Tak ma każdy kaznodzieja.